Jedziebni koło Brodnicy odbył się rodzinny piknik, na którym zaprezentowano odrestaurowane ciągniki rolnicze, będące w posiadaniu klubu miłośników ciągników i maszyn rolniczych Retro Traktor z Golubia Dobrzynia oraz niesamowite auta i motocykle, a także zapewniono szereg innych atrakcji. Organizatorem festynu był pan Zieliński Kazimierz wraz z rodziną. Rodziny, które postanowiły przyjść na festyn, nie zawiodły się. Były motocykle, konie, na których można było za darmo się przejechać, zabytkowe traktory odrestaurowane przez klub miłośników ciągników i maszyn rolniczych Retro Traktor z Golubia Dobrzynia, a także niesamowite auta uderzające widzów swoją oryginalnością. Na pikniku zgromadzili się mieszkańcy Świedziebni i okolicznych wiosek, a wszelkie atrakcje dostępne na festynie były całkowicie za darmo, co dodatkowo przysporzyło wielu uczestników. Pytaliśmy mieszkańców, jak podoba im się piknik. Na zjeździe samochodów i ciągników starych, pani Asia, jak się pani to podoba? No na razie fajnie, ludzie to sobie dojeżdżają, bo to jest tak troszeczkę za prędko jeszcze. Później podejrzewam, że będzie weselej. Pani jest ze Świedziebni? Nie, ja jestem z Kuśna. Aha, więc musiała pani dojechać, tak? Tak. Impreza przyciągnęła? No tak, przyjechaliśmy zobaczyć, jest ciepło, fajna pogoda, to warto pochodzić i zobaczyć. A co po południu? No, po południu, nie wiem, pewnie do domu. Dobrze, dziękuję bardzo. Na festynie w Świedziebni, pan Mariusz, jak się podobają traktory? Bardzo ładne, fajne, zadbane, no i ciekawe. Chciałbym pan taki mieć? Na pewno. A nie ma pan żadnego? Mam. Aha, dobrze, dziękuję. Celem pikniku była zabawa dla okolicznych mieszkańców, ale także chęć przyciągnięcia radnych różnych szczebli, władz lokalnych, posłów do realizacji projektów, jakie pan Kazimierz Zieliński wraz z rodziną zamierza realizować w okolicznych gminach, a które mają na celu gospodarcze ożywienie regionu, gdzie panuje wysokie bezrobocie. Pan Kazimierz wyrażał otwarcie swoje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które jego zdaniem jest jako jedyna siła polityczna w stanie pobudzić regionalny rynek, ale też pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów, które jego zdaniem obecnie nie są rozwiązywane. Pan Zieliński Kazimierz, organizator oraz właściciel tutaj terenu. Jestem właścicielem, a organizuję mi to razem z synem i synową i razem z całą rodziną, bo my tu prowadzimy taką firmę już 20 lat z całą rodziną. Czyli takie rodzinne pikniki jak dzisiaj są, to już są setki razy. To prowadzone są już bez kilka lat. A teraz mój był cel taki, żeby zaprosiłem tutaj burmistrza Górzna, burmistrza starostę z Brodnicy, starostę z Rypina, po gminy Osiek, Świedziemia, gmina Osiek, Świedziemia, czy wszystkie wymieniłem, a chyba tak, po to, żeby z nimi porozmawiać o współpracy, bo naprawdę tu zrobiłem, bo to była taka rodzina, zrobiliśmy tu z rodziną i po prostu to sam ja to projektowałem to, ale pana pomysł, tak? Wymyśliłem, a projektanci to robiły, ale to wszystko było pod moje dyktando robione i proszę to zobaczyć cały obiekt i mam jeszcze dużo, bardzo dużo planów, a już naprawdę jestem obsłabiony, bo po prostu jestem w czwartej gminie. To już jest moja czwarta gmina, którą odbudowałem z rodziną, z żoną, z dziećmi, teraz ze synowymi i naprawdę oni są już zdenerwowani i ja zmęczeni i podjąłem taką jeszcze próbę raz z władzami, żeby po prostu ze mną współpracowali. Bo tu jest teraz, zacząłem robić jeszcze agroturystykę, mam jeszcze gospodarstwo, to już faktycznie jest syna, zapisałem synowi na stawiskach, to jest na terenie Rypina i bardzo mi zależy na terenie teraz powiatu Rypina, żeby władze do tego dołożyli się. Bo mam pomysł po prostu nie tylko dla tutaj
tej powiatów tych trzech. Mam po prostu, jestem od 50 lat na rynku rolnikiem, od 9 lat i mam pomysł, jak pomóc tym małym, tym teraz biednym, widzę, rolnikom. Sam jestem rolnikiem, sam byłem rolnikiem, miałem 9 lat, jak mi ojciec umarł, także w 4 gminach odbudowałem rolniny. Ludzie mogą, po prostu ja mogę się pochwalić historią i warto by nawet napisać o tym wszystkim, jak ja się dorabiałem to wszystko. Także, no nie wiem, a dzisiaj to proszę zobaczyć, co się tu dzieje, to wszystko ja na swój koszt zrobiłem i nie ukrywam, popieram PiS, bo dla mnie to są ludzie najbardziej prawdziwe, najbardziej solidarni. Polityku się interesuje, chociaż do władzy nigdy nie szłem, nigdy nie startowałem, nie będę startował nigdy, ale gospodarka dzisiaj jest związana z polityką. Jeżeli nie będę się interesował polityką, kto nami rządzi i kto, to po prostu nie poprowadzę gospodarki. A że się trudnie, nawet czasami całe noce niewyspany jestem, zmęczony już jestem, także nawet i wczoraj tu była impreza i dzisiaj samochody musiałem zwozić na swój koc z Golubia. Mam klub taki ściągnięty z Golubia, Dobrzynia, którzy też się skarżą, bo tamto w mieście, naprawdę ja byłem tam w takich zakamarkach, ulicach trzymają i żeby państwo pomogło w takim kierunku, oni byli w Holandii, to widzieli, jak w Holandii państwo pomaga takim ludziom. I dlatego ja mam nadzieję i dlatego na tym celu zrobiłem te spotkanie z wójtami, z burmistrzami, żeby po prostu porozmawiać z nimi, żebyśmy się nie dzielili, tylko współpracowali, bo kiedyś było tak, że jak prywatny to weź. Po prostu byłem niszczony, zresztą nie będę tu już o tym rozmawiał, bo nie chciałbym w takim gronie, w takim pitnikach użalać się, ale może kiedyś jeszcze na te tematy porozmawiamy. Także ja bardzo jestem zadowolony, bo jest sporo dzieci i z gości też, a najlepiej jak powiedzą goście. Proszę się zapytać gości. Ja naprawdę dziękuję na dzisiaj. Dobrze, dziękujemy bardzo. Piknik był prawdziwym zjazdem samorządowców z całej okolicy. Obecni byli na zaproszenie pana Kazimierza, burmistrz z Górzna, starosta z Brudnicy, starosta z Lipna, wójtowie gmin Osiek i Świedziebnia. Obecna była także pani poseł Marzena Drab, radny sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Ardanowski, kandydat do Sejmu oraz inni kandydaci, tacy jak na przykład pani Małgorzata Stańko, z którą udało nam się porozmawiać. Pani Małgorzata Stańko, witam bardzo serdecznie. Kandydatka z Górzna z list PiSu. Witamy. Witam serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w Świedziebni. Zostaliśmy tutaj zaproszeni na uroczystą mszę świętą, ofiarowaną ojczyźnie. Później mieliśmy spotkanie, kandydaci właśnie z listy PiS. Opowiadaliśmy o swoich pomysłach, o swoich odczuciach, dlaczego startujemy z tej listy. Zachęcaliśmy na pójście do wyborów. Również państwa serdecznie zapraszam. A teraz jesteśmy na terenie prywatnym pana Zielińskiego, który jest sympatykiem właśnie naszej partii i zaprosił nas wszystkich tutaj na taką imprezę. No, są tutaj auta, jak pan widzi, są motocykle i również jedzenie za darmo, jakieś atrakcje dla dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.